tak obserwuję to, co się dzieje wokół sprzedaży TVN-u. To jest ważna stacja telewizyjna. Kilka poważnych podmiotów międzynarodowych ubiega się o to, żeby kupić tę stację. No i w trakcie tej transakcji jeden z tygodników publikuje materiały, po publikacji których wartość giełdowa spółki spada o kilkadziesiąt milionów złotych, bardzo szybko. To na pewno ma wpływ na przebieg tej transakcji, czy można założyć, że ma wpływ na przebieg tej transakcji. Chciałem zapytać, czy organy państwa się tym interesują? Czy pan ma jakieś informacje jako minister sprawiedliwości? Nie mam takich informacji, natomiast podąża pan redaktor podobnym tropem do mojego, bo ja też zacząłem zadawać sobie pytania, jakie jest drugie dno tych doniesień. Bo sprawa molestowania się toczy, prawda, ona idzie tak, już chyba dobrze. W tym bezpośrednim przekazie w tygodniku ta sprawa, wbrew zapowiedziom, nie była opisywana, tylko tygodnik pokazał zupełnie inną fabułę i rzeczywiście następstwem było obniżenie wyceny przez giełdę. Mamy do czynienia przecież ze spółką giełdową. Jest Rada Giełdy, jest Komisja Nadzoru Finansowego. To są te instytucje, które mogą podjąć działania. Ale mogą, czy mają obowiązek? Ja wydaje się, że powinny podjąć działania wyjaśniające. Ja pamiętam. A prokuratura, ABW coś z tym robią? Bo mówimy o ogromnej skali. Kilkadziesiąt milionów złotych w parę dni leci w kosmos. Tu potrzebna jest specjalistyczna wiedza i sądzę, że w pierwszej kolejności powinny działać te instytucje, które związane są z ochroną rynku papierów wartościowych i dlatego w pierwszej kolejności widziałbym... Ale nie słyszałem. Widziałbym, a pan słyszał? Nie słyszałem. No właśnie. To jeszcze... Ale może oni nas słyszą.